Powiemy sobie teraz jeszcze trochę o entropii. Dokładnie chciałabym podkreślić, że entropia jest funkcją stanu, ale co najważniejsze, jest funkcją makrostanu. Że dlaczego chcę to podkreślić? Bo niejednokrotnie wkrada się taka pokusa, żeby brać jakiś konkretny mikrostan i zastanawiać się nad tym, czy jego entropia jest wysoka czy niska. I to jest oczywiście błąd w świetle tego, co tutaj pisze, że entropia jest funkcją makrostanu. I zobaczmy to na przykładzie, znanym nam już zresztą. Mianowicie, jak być może pamiętasz, mieliśmy to naczynie takie z gazem, początkowo przedzielone na pół. O, tutaj mieliśmy gaz, rysowaliśmy to właśnie w ten sposób, że rysowaliśmy sobie tutaj cząsteczki wypełniające tą połowę, tą przestrzeń tutaj oddzieloną przegrodą tej drugiej połowy. Tak, no i powiedzmy, że był to układ w równowadze, tak, o ustalonym ciśnieniu, temperaturze, objętości, energii wewnętrznej, entropii, tak? To jest układ w równowadze termodynamicznej, natomiast my to rysowaliśmy w ten sposób, że tu rysowaliśmy te cząsteczki. Następnie nagle tą przegrodę usuwaliśmy. No tutaj na tym etapie mieliśmy sytuację nierównowagową, bo tu w tym momencie cząsteczki znajdujące się tutaj jeszcze nie wiedziały, że tu coś się zmieniło, natomiast te, które były tu, już zamiast w tym momencie odbić się od ścianki, leciały dalej, czyli coś już wyczuwały tę zmianę. Tak, no a tutaj czekaliśmy, aż nam się ustali nowy stan równowagi termodynamicznej, tak, charakteryzując się nowym ciśnieniem. Tak, temperatura ta sama, bo nasze usunięcie ścianki nie skutkuje zmianą temperatury, z kolei objętość się zrobiła 2V, energia wewnętrzna również ta sama, no i entropia jakaś odpowiednio inna. I w ten sposób o tym mówiliśmy, jako tutaj jakiś makrostan o jakichś zmiennych makroskopowych, tutaj również, tu pomiędzy tym a tym stanem, jak czekaliśmy, to nie było stanu równowagi termodynamicznej, a więc nie było ustalonych tych zmiennych. Natomiast to, co jest na tych rysunkach, uwaga, to są wszystko mikrostany. To, co tu rysowaliśmy, tu, tu i tu, to są przecież mikrostany, tak? Więc przypisywanie im tych wartości, tych zmiennych, jest tak naprawdę błędem. To wynika z tego, że my rysujemy, żeby łatwiej nam było sobie wyobrazić, co się dzieje w danym makrostanie, gdzie powiedzmy mikrostany się zmieniają miliard razy na sekundę, to rysujemy sobie jakiś typowy, powiedzmy, mikrostan, jaki może jest prawdopodobny, jaki często może się zdarzać w tym przypadku, w przypadku takiego makrostanu. Czyli mamy taki makrostan o takich zmiennych, no to załóżmy, że typowy mikrostan dla takiego makrostanu będzie wyglądał z grubsza tak, że te cząsteczki będą jakoś dobrze dosyć wypełniać tutaj ten obszar. No i oprócz tego będą miały tam jakieś prędkości, które nam dadzą średnio taką energię kinetyczną. Podobnie tutaj. Natomiast tak naprawdę rysowanie tego w ten sposób, jako takiego reprezentatywnego nawet mikrostanu dla danego makrostanu, jest błędem i dużo lepiej, znaczy nie tyle jest błędem, co może być mylące, bo prowadzi do takich trochę błędnych prób przypisywania mikrostanom jakiejś entropii. Natomiast to jest zupełnie nie to, o co chodzi. Dużo lepiej, chociaż nigdzie się tego tak chyba nie rysuje, albo rzadko bardzo, byłoby rysować to w ten sposób, że mamy, już my rysujemy po prostu układ, nie rysujemy żadnego konkretnego reprezentatywnego mikrostanu, ale że mamy układ i wiemy, że charakteryzuje się on jakimś tam ciśnieniem, jakąś temperaturą, jakąś objętością, energią wewnętrzną, entropią, tak, i że jest tutaj, powiedzmy, nie wiem, załóżmy 8 cząsteczek, tak? Następnie tutaj zwiększamy tą dostępną objętość dwukrotnie, tak? I mamy znowu nowe jakieś ciśnienie, powiedzmy ta sama temperatura, objętość 2 razy większa, energia wewnętrzna też ta sama, czy entropia jakaś S2, również tyle samo cząsteczek, tak, po prostu zwiększyliśmy dostępną przestrzeń tutaj dla cząsteczek. No i wówczas tak w tej sytuacji, kiedy przechodzimy od tego przypadku do tego, pokazaliśmy, że faktycznie entropia w tym pierwszym przypadku będzie niższa niż entropia w tym drugim przypadku. Możemy to rozumieć w ten sposób na zasadzie tej entropii statystycznej, że po prostu w tym przypadku jest mniej mikrostanów dostępnych, realizujących ten makrostan niż w tym przypadku. Ale tak naprawdę przecież w tej sytuacji drugiej, kiedy mamy ten duży kontener, to jednym z mikrostanów może być również taki mikrostan, że wszystkie cząsteczki na chwilę, na jakiś mikro ułamek sekundy się zbiorą, powiedzmy tutaj, a nawet tego nie zarejestrujemy i jest to bardzo mało prawdopodobne. Jednak rysowanie takich konfiguracji jak tutaj, no jest, powiedzmy, że nie do końca poprawne. Łatwiej jest tak sobie cokolwiek wyobrazić, ale nie jest to słuszny obraz, bo może prowadzić właśnie do błędnego myślenia na temat entropii i przypisywania jej mikrostanom zamiast makrostanom. Tutaj jeszcze, być może pamiętasz, mówiliśmy o przykładach z bałaganem i porządkiem w pokoju, natomiast jeszcze poddam Ci jeszcze jeden możliwy przykład, mianowicie powiedzmy, że mamy talię kart i w jednym przypadku mamy karty ułożone tak równiutko, ładnie w stosik, a w drugim przypadku
One leżą jakoś tak kompletnie, byle jak, porozwalane. Załóżmy, że jest ich tyle samo. Już mi się nie chce wszystkich rysować, ile tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wystarczy. No i tutaj ktoś mógłby się pokusić o powiedzenie, że entropia tutaj jest niższa niż tutaj. Natomiast będzie to oczywiście błędne, bo entropia jest zmienną makroskopową, która nam mówi o tym, co się w układzie dzieje na poziomie mikroskopowym. Jeśli spojrzymy pod mikroskopem na cząsteczki, powiedzmy tutaj, i na cząsteczki, powiedzmy tutaj, to może się okazać, że nawet w tym takim porządnym ułożeniu, tutaj załóżmy one wibrują z dużo większymi częstotliwościami, odpowiadają temu większe energie kinetyczne, niż tutaj, jeśli powiedzmy te karty świeżo wyjęliśmy z zamrażalnika i je rozrzuciliśmy tak niedbale, natomiast te są w temperaturze pokojowej i są ułożone w taki sposób, to wtedy może się okazać, że paradoksalnie entropia tutaj tych rozrzuconych kart jest niższa niż entropia tych ułożonych porządnie. Jeśli spojrzymy mikroskopowo i się okaże, że na poziomie mikroskopowym cząsteczki tworzące te karty i cząsteczki tworzące te karty się zachowują dokładnie tak samo, to znaczy z podobną częstotliwością wibrują, mają podobne energie kinetyczne i tak dalej, no to równie dobrze te entropie mogą być równe. Tak, bo o to właśnie chodzi, że entropia, podobnie zresztą jak ciśnienie, temperatura, objętość, energia wewnętrzna, te zmienne makroskopowe, czyli obejmujące cały układ, a nie jakiś tutaj jego wycinek na przykład, tylko cały układ, są to takie zmienne, które nam są jakby skrótami, dają nam wgląd w to, co gdzieś tam w jakimś obszarze, gdybyśmy spojrzeli mikroskopowo, gdybyśmy spojrzeli na obraz mikroskopowy, co tam się dzieje. Czyli powiedzmy ciśnienie mówi nam, jak szybko i z jaką częstotliwością cząsteczki uderzają w ściany. Tak, czyli bez znajomości mikrostanu mówi nam coś z grubsza, co tam się dzieje z cząsteczkami. Podobnie, temperatura nam mówi o energiach kinetycznych, z jakimi cząsteczki się poruszają. Objętość, powiedzmy, mówi nam, jakie są najodleglejsze obszary, gdzie te cząsteczki docierają. Energia wewnętrzna nam mówi, ile tam w sumie jest energii. Natomiast entropia to jest taka zmienna, która na podstawie znajomości, powiedzmy, tych wartości może nam powiedzieć, jak dużo jest różnych mikrostanów, które mogą nam zrealizować te wartości zmiennych, tak? Czyli taka jeszcze nadrzędna jakby zmienna termodynamiczna, która znając te wszystkie, może nam powiedzieć, jak duża jest przestrzeń różnych możliwości, które nam zrealizują te wartości zmiennych makroskopowych. Natomiast właśnie to trzeba zawsze podkreślać, że mikrostan, konkretnemu mikrostanowi nie odpowiada żadna entropia, bo nie jest ona zdefiniowana po prostu dla danego mikrostanu. Mikrostan jakiś, jaki sobie narysujemy, może być reprezentantem realizującym makrostan, jednym z wielu mikrostanów realizujących jakiś makrostan. I może się okazać, że ten makrostan jest taki, że go realizuje bardzo wiele różnych mikrostanów, tak? Ale absolutnie dla danego mikrostanu nie definiujemy entropii, tylko dla makrostanu. No mam nadzieję, że to, co chciałam podkreślić, to, co chciałam przekazać, udało mi się podkreślić i przekazać i słyszymy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia!